Autoportret. Autoportret autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza powstał pomiędzy 8 a 9 kwietnia 1927 roku w ramach działalności firmy portretowej SI Witkiewicz. Dokładna data powstania dzieła jest znana dzięki sygnaturze umieszczonej na portrecie przez samego autora. Autoportret należy do kolekcji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Obraz ma 65 cm wysokości i 49 cm szerokości. Autoportret został wykonany pastelami, utrzymany jest w ciepłej tonacji barw. Dominujące kolory to brąz, czerń, żółć oraz nieco bieli. Na papierze w kolorze jasnego brązu przedstawiono po piersie około 40-letniego mężczyzny. Witkacy ujęty od piersi w górę zajmuje zdecydowaną większość powierzchni papieru. Artysta sportretował się, ukazując prawy półprofil. Lewa strona twarzy znajduje się wyraźnie w cieniu. Witkacy ma pociągłą twarz o pochmurnym wyrazie, potęgowanym przez mocno zarysowane cienie pod oczami. Jego nos jest długi i chudy, usta wąskie i blade, a podbródek spiczasty. Pod łukowatymi czarnymi brwiami kryją się jasne oczy. Spojrzenie może wydawać się trochę groźne lub nieufne. Witkacy spogląda w prawą stronę, marszcząc przy tym brwi. Krótkie brązowe włosy przylegają do jego głowy. I tylko kilka drobnych kosmyków opada na lewą stronę czoła. Włosy przy prawym, mocno odstającym uchu są gładko zaczesane. Strój narysowany jest dużo bardziej schematycznie niż twarz. Witkacy ubrany jest w palto zapinane na duże, okrągłe guziki. Szczególną uwagę przyciąga wielki kołnierz z ciemnego futra, przywołujący na myśl lwią grzywę. Tło jest nakreślone dynamicznymi pociągnięciami pasteli w kolorach żółtym i brązowym. Po prawej stronie głowy Witkacego tło przypomina fałdy kotary, tworząc niewyraźny czarny zarys. Tak jak w większości prac artysty wykonanych pastelami, kolor papieru przebija spod kolorowych smug i kresek. W lewym dolnym narożniku mieści się sygnatura napisana białym pastelem. Rozmieszczona w dwóch liniach. Od lewej, Witkacy, 1927, arabska ósemka łamana na dziewiątkę, oraz, pod spodem, rzymska czwórka, co oznaczało datę powstania pracy. Obok w nawiasie, t, kropka, B plus e. Zgodnie z regulaminem firmy, jest to tak zwany typ dziecinny, ale, jak w tym przypadku, także dorośli byli portretowani w tym typie.